Czy ktoś z was był ostatnio na zakupach i zapakował je do takiej oto foliowej siatki? Widzę kilka rąk na sali. Ja dzisiaj wam opowiem o tym, dlaczego już więcej w ten sposób nie pakuję swoich zakupów i czym tak naprawdę jest życie zero waste. Bo zero waste można rozumieć dwojako. Jest to życie bez generowania śmieci, ale również bez marnotrawienia zasobów, z których na co dzień korzystamy. I jak to się stało, że weszłam na drogę do życia bez śmieci? Otóż kilka lat temu byłam osobą, która lubiła wydawać zarobione przez siebie pieniądze na przedmioty, którymi się otacza. Miałam, mam wrażenie, wszystkiego za dużo. Szafy były przepełnione ubraniami, których bardzo rzadko nosiłam. Regały z półkami były pełne książek, które bardzo rzadko czytałam. Nawet złapałam się na tym, że kolekcjonowałam co ciekawsze ulotki i składałam je w specjalnym, przeznaczonym do tego pudełku, na pamiątkę nie wiedzieć czego. Takim momentem przełomowym w moim życiu była przeprowadzka. Moment, w którym kupiliśmy mieszkanie i należało wszystkie te rzeczy do pudeł i kartonów spakować i je wynieść. Nieszczęście albo szczęście chciało, że byłam już wtedy w 8. miesiącu ciąży. Więc ja, wielka jak wieloryb, który właśnie połknął orkę, leżę na tym wielkim łóżku, nie będąc w stanie spakować wszystkich swoich rzeczy sama, obserwuję, jak cała rodzina wokół mnie uwija się jak mrówki i pakuje wszystkie te rzeczy z moich szaf i regałów do kartonów, które stoją nieopodal. Czułam ogromne poczucie winy i w sumie nie dlatego, że ktoś inny wykonuje pracę, którą powinnam wykonać ja, ale dlatego, że rzeczami, które zgromadziłam przez te kilka lat, mogłabym spokojnie obdzielić kilka średniej wielkości rodzin. Po tym czasie uświadomiłam sobie, że muszę zrobić czystki w swoim domu. Uzbierałam około 12 worków niepotrzebnych mi ubrań. Nie wiem nadal, jak one mogły się w mojej szafie pomieścić. I część z nich oddałam. Oddałam innym znajomym, wystawiłam na portalach aukcyjnych. Ale niestety lwia część z nich nie nadawała się do ponownego użycia. Okazało się, że te rzeczy, które przez lata gromadziłam, które miały dla mnie wartość, być może sentymentalną również, stały się po prostu śmieciami. Miałam bardzo duże poczucie winy. I myślę, że wielu z nas ma podobne myśli, gdy codziennie staje przed swoim koszem na śmieci, który prawdopodobnie jest umiejscowiony w kuchni pod zlewozmywakiem i zastanawia się, dlaczego w ogóle produkujemy śmieci i po co musimy je wyrzucać. Człowiek zawsze zostawiał po sobie ślad. Już w starożytności ludzie robili swoje pierwsze wysypiska śmieci. W miastach na Bliskim Wschodzie czy na Krecie miały one formę wielkich dołów wykopywanych za murami miasta i do nich wrzucało się odpadki. W średniowieczu bardzo często te odpady wylewano wraz z pomyjami przez okno. Jednak stanowiły one zagrożenie epidemiologiczne dla mieszkańców miast. XV-wieczny Paryż miał problem z obronnością, ponieważ za murami miasta usypano tak wielką górę śmieci, że spokojnie po niej mógł do stolicy Francji dostać się wróg. Wtedy już powstał cech śmieciarzy. Byli to ludzie, którzy odbierali z mieszczańskich domostw śmieci i oddalali je właśnie na takie wysypiska za murami miast. XIX-wieczna rewolucja przemysłowa i masowa produkcja jednak przyniosły bardzo dużą zmianę, ponieważ do tej pory praktycznie 100% śmieci, które produkowaliśmy, były biodegradowalne i można z nich było zrobić kompost. Ale od czasów rewolucji przemysłowej nastąpiła masowa produkcja rzeczy, które były tańsze, a więc częściej można je było kupować i wyrzucać te stare, których być może również nie opłacało się już naprawiać. I ten stan trwa do dziś. Człowiek zawsze zostawiał po sobie ślad. Jednak dopiero dziś ten ślad zagraża samemu człowiekowi i światu. Gdy pojedziemy na egzotyczną wyspę Bali w Indonezji albo na Malediwy i odważymy się przekroczyć hotelowe mury,
i wyjść poza hotelową, posprzątaną plażę, okaże się, że zamiast białego piasku i zwisających nad naszymi głowami zielonych palm, zobaczymy nic innego jak wielkie wysypiska śmieci. Jest tak dlatego, ponieważ mimo usilnych starań, nadal 32% odpadów, które produkuje człowiek na całym świecie, wymyka się systemowi ich zbiórki. I niestety śmieci te trafiają do miejsc dla nich niepowołanych. Co roku około 8 milionów ton plastiku trafia do mórz i oceanów. To tak jakby co minutę opróżniać jedną śmieciarkę pełną śmieci do wody. I wydawałoby się, okej, no ja tych śmieci nie widzę, więc w sumie dlaczego miałabym się tym martwić? Jednak powinniśmy się tym martwić, ponieważ jesteśmy częścią ekosystemu, a druga część ekosystemu te śmieci myli z pożywieniem. I niestety, ale bardzo duża część zwierząt w przeciągu ostatnich 40 lat 50% zwierząt zginęło, między innymi dlatego, że myliło plastik z pokarmem i umierało. 75% delfinów nie ma już z nami. 95% żółwi morskich również wyginęło. Powody są dwa: niekontrolowane połowy oraz pływający w oceanach plastik. I gdy tak pomyślałam sobie o tym moim wyrzucaniu, o tym, że nie powinnam może tyle kupować, ponieważ nie chcę mi się wyrzucać śmieci, nie chcę mieć tego problemu, i potem doczytałam, że w sumie te śmieci to jest szerszy problem, nie tylko dotyczący mojego domu, ale całego świata, zainteresowałam się ruchem Zero Waste. Dowiedziałam się, że są w Stanach osoby, które są w stanie spakować roczny urobek śmieci do średniej wielkości słoika. Pomyślałam sobie, ale jak? Jak statystyczny Polak, który produkuje 300 kg śmieci rocznie, średnio, miałby to wszystko do tego słoika upchnąć? Jednak oczywiście to nie o upychanie chodzi, ale o ograniczanie. I to ograniczanie produkcji śmieci u źródła, czyli od nas samych, w naszych domach. I wtedy zainteresowałam się zasadami 5R. 5R z języka angielskiego rozpoczyna pierwsza z nich, czyli refuse, odmawiaj. Gdy idę na zakupy, odmawiam zakupów pakowanych w jednorazowy plastik, nawet w jednorazowy papier. Staram się mieć ze sobą własne pojemniki i w ten sposób pakować rzeczy kupowane na wagę. Unikam dzięki temu śmieci. Również staram się odmawiać jednorazowych próbek kosmetycznych, które być może mają sprawić, że moja skóra przez noc nagle cudownym sposobem odmłodnieje, ale za chwilę to opakowanie stanie się bezużytecznym śmieciem, więc być może tego nie potrzebuję. Druga zasada R to jest reduce, ograniczaj. I tutaj zero waste stoi za pan brat z minimalizmem. Im mniej posiadamy, tym mniejsza szansa, że te rzeczy, które zaraz nam się znudzą, wylądują w śmietniku. Więc redukcja oznacza mniej śmieci w przyszłości. Po trzecie, reuse, używaj ponownie. I to jest dla mnie obecnie bardzo ważna zasada, ponieważ żyjąc już w stylu zero waste, staram się używać takich rzeczy, które mogę użyć wielokrotnie. Na przykład wielorazowe płatki do demakijażu. Wiedzieliście, że coś takiego istnieje? To jest naprawdę genialny wynalazek i dzięki temu unikam codziennie kilku odpadów w mojej łazience. Recycle, czyli odzyskuj surowiec. Tak jest, sortujmy śmieci, sprawiajmy, żeby była ta możliwość odzyskania surowca z tych odpadów, które już w swoim życiu wytworzyliśmy. I piąta zasada z 5R to rot, czyli kompostuj. Oddawaj naturze to z materii organicznej, co wytworzyłeś czy wytworzyłaś. I gdy dowiedziałam się o tych 5 zasadach, pomyślałam sobie, że wow, życie bez śmieci jest łatwe, bo wystarczy pamiętać o tych kilku rzeczach. Ale zaraz potem zdałam sobie sprawę, że jest to również trudne życie, bo o tych rzeczach trzeba jednak zawsze pamiętać. I musiałam zmienić swoje nawyki, które do tej pory miałam zakorzenione w swoim życiu.
w inny sposób robić zakupy, przygotować się, jeżeli chodzi o pewnego rodzaju akcesoria. Do tej pory pakowałam zakupy do takiej jednorazowej siatki, natomiast teraz pakuję do wielorazowych bawełnianych toreb. Zaopatrzyłam się również w własny bidon na wodę, po to, żeby pić wodę z kranu, a nie wodę butelkowaną. Zaczęłam również robić własne kosmetyki, po to, żeby uniknąć plastikowych opakowań, które często pojawiały się w mojej łazience. I zaczęłam również używać wielorazowej higieny intymnej, co okazało się nie tylko ekologiczne, ale również uzasadnione ekonomicznie. Zaopatrzyłam się również w kompostownik. Przekonał mnie do niego fakt, że po pierwsze, prawidłowo robiony kompost nie śmierdzi. Po drugie, kompost, czyli produkt końcowy kompostowania, jest tak zwanym czarnym złotem ogrodników i ma bardzo dużo substancji mineralnych, które są niezbędne moim balkonowym uprawom. I po trzecie, dżdżownice, które zatrudniłam do pracy przy produkowaniu kompostu, to chyba najpracowitsze mieszkanki mojego domu. Gdy tak przygotowałam się do tego życia zero waste, potem okazało się, że przecież nie mogę tak z tym siedzieć w domu, muszę z tym wyjść do ludzi. Musiałam pokonać pewnego rodzaju wstyd i niepewność, jak inni zareagują na moje nowe nawyki. No bo musiałam przecież pójść do pani ekspedientki i poprosić, poproszę 15 plasterków sera do mojego opakowania, zanim pani nałożyła je do plastikowej torebki. Musiałam nauczyć się znosić porażki, gdy okazywało się już przy kasie w sklepie, że nie wzięłam ze sobą żadnej wielorazowej torby, a ja tylko patrzę po swoich kieszeniach, ile jestem w stanie z tych moich zakupów do nich załadować. Musiałam również nauczyć się znosić odmowy i czasem też wyśmiewanie połączone być może z niewiedzą niektórych osób, które nie wiedziały, dlaczego ktoś może przyjść po zakupy z wielorazową torbą i dlaczego to w zasadzie musi być dla nich problemem. Musiałam również nauczyć się zgarniać zbłąkane dżdżownice z mojej balkonowej podłogi, gdy okazywało się, że w kompostowniku jest albo za sucho, albo za mokro, albo burrito, które wrzuciłam do nich poprzedniego wieczoru, okazało się jednak dla nich zbyt pikantne. Po pewnym czasie wyglądałam już, wiecie, jak taka superbohaterka uzbrojona we własną torbę, we własne siatki, we własne pojemniki, która leci zbawiać świat od śmieci. Przestałam się już powoli przejmować nawet tym, że ludzie zwracają na to uwagę, a wręcz zaczęłam się czasem z tego cieszyć. Bawiły mnie rozmowy na targu warzywnym, gdy okazywało się, że pan, który stoi za mną w kolejce, pamięta te czasy, kiedy nie było plastiku i w sumie sam następnym razem weźmie wielorazową torbę na zakupy. Nawet firmy i organizacje zaczęły zwracać się o pomoc i do mnie, i do innych osób, które żyją w stylu zero waste, żeby pomóc im wdrażać te zasady w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa, czy nawet w komunikowaniu się ze swoimi klientami. I jestem świadoma tego, że jestem tylko małą częścią większej układanki, którą mam nadzieję będziemy od dzisiaj tworzyć razem. Bo uważam, że zero waste to nie jest jakaś nowa płytka moda czy hipsterski wymysł, tylko powinno stanowić dla nas nowy standard życia. I tak jak w XIX wieku sufrażystki walczyły o prawa kobiet do głosowania czy do pracy, tak my dzisiaj powinniśmy wziąć sprawę we własne ręce i zacząć walczyć o świat bez śmieci. I wcale nie musicie być od początku zero waste, bo to jasne, że gdy się wkracza na jakąś drogę, nie jest się od razu na jej końcu. Można być od początku, ale less waste. I być może tych kilka porad, które wam teraz dam, pomoże wam we wprowadzaniu nowych nawyków do swojego życia, a przy okazji w ograniczaniu śmieci, które na co dzień generujemy. Może by tak, na kolejne zakupy, zamiast tej plastikowej, nieszczęsnej siatki, wziąć własną wielorazową torbę. A może macie w domu maszynę do szycia i jesteście w stanie uszyć kilka bawełnianych woreczków ze starych t-shirtów i z tym pójdziecie do warzywniaka? Takie zakupy są bardziej ekologiczne, warzywa lepiej oddychają w takich workach, a przy okazji takie zdjęcia lepiej się klikają na Instagramie. No bo kto zalajkowałby zakupy zapakowane w foliówkę? Czy ktoś z was pije wodę z kranu? Trochę osób jest.
Ja również zaczęłam pić wodę z kranu, ponieważ gdy zrobiłam śmieciowy audyt u siebie w domu, okazało się, że butelki plastikowe po napojach stanowią dla mnie największy śmieciowy problem. I dzięki temu, że piję wodę z kranu, jestem nasycona odpowiednio minerałami, ponieważ polska woda z kranu ma odpowiedni bilans mineralny. Nie jestem więcej spragniona, ponieważ woda z kranu tak samo gasi pragnienie jak ta woda butelkowana, a przy okazji unikam 365 butelek plastikowych rocznie na osobę. A może by tak na kolejne wyjście ze znajomymi na kawę wziąć własny kubek? Gdy zaczęłam żyć w stylu zero waste, nie miałam żadnego kubka termicznego ani wylansowanych zero waste'owych gadżetów. Po prostu brałam kubek ceramiczny ze swojej kuchennej szafki, pakowałam go w małą ściereczkę czy szmatkę, załadowałam go do torby czy do plecaka i w ten sposób szłam na kawę albo jechałam w podróż. Wyobraźcie sobie reakcję osób, które gdy siedząc razem ze mną w pociągu otrzymywały kawę do swoich jednorazowych kubeczków, a ja podaję moją porcelanową filiżankę. Czułam się jak księżna, która zaszczyciła ich swoją obecnością w tym samym przedziale. A może by tak zrezygnować z jednorazowych produktów również w łazience? Możecie się rozejrzeć dookoła po swojej łazience i sprawdzić, których śmieci produkujecie najwięcej, albo z których plastikowych opakowań możecie zrezygnować. Być może zamiast kremu w plastikowym opakowaniu możecie używać takiego w szklanym, a może właśnie te płatki jednorazowe zamienić na wielorazowe, a być może wolicie się golić golarką, która jest na żyletki, które są wymienne, tak jak wasi ojcowie czy dziadkowie. Czy ktoś na sali ugotował coś ostatnio z resztek? Super, widzę pojedyncze ręce. Gdy uświadomiłam sobie, że te rzeczy, które zazwyczaj wyrzucam do pojemnika na bioodpady, są jednak jadalne, a nawet pełnowartościowe i mają bardzo dużo witamin, zaczęłam zupełnie inaczej na nie patrzeć. Bo okazuje się, że takie liście z rzodkiewki mogą być afrodyzjakiem. I od tej pory taka sałatka z liści rzodkiewki, pesto z naci marchwi czy pudding chlebowy stały się w moim domu rarytasami na miarę światowej klasy restauracji. Chciałabym uniknąć świata, który będzie wyglądał w ten sposób przedstawiony na tej animacji z bajki Wall-E. Świata, na którym nie ma już miejsca na żadne organizmy żywe, a ludzie z niego uciekli, ponieważ nie potrafili poradzić sobie ze śmieciami, które wyprodukowali. Podoba mi się na tym świecie i nie chciałabym, żeby on za chwilę w ten sposób również wyglądał. Chciałabym, żeby więcej osób zrozumiało, że styl życia zero waste jest dla nas teraz koniecznością. I by po drugiej stronie lady, zamiast zgryźliwości i docinek, widzieć raczej serdeczny uśmiech i pomoc. Byśmy również wspólnie mogli wprowadzać te nowe nawyki do naszego życia. Może coś z tych rzeczy, o których dzisiaj wam powiedziałam, jesteście w stanie również wykonywać już od dziś czy od jutra. Bądźmy tą częścią zmiany, która może się właśnie zadziać na naszym świecie. Dziękuję.